50 butelek z wodą jest i 13 karafek z wodą. Karafki sobie przełożymy do obozu, będzie troszkę lżej. A wodę, a w sumie tak z połowę tych butelek z wodą też mógłbym przełożyć chyba, nie? Dużo się tego uzbierało przekaż do obozu. No, teraz Gale jest taki fajnie odciążony. A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Baldur's Gate 3. Ostatnie światło oberża, tak? A tu mamy Halsina. No i chyba właściwie trzeba by to ruszyć, nie? Spotkaj się z Halsinem nad brzegiem jeziora. Czyli pchniemy tę akcję. Akcję z Tanielem, czy jak on się tam nazywał, nie? No dobra, to w takim razie wychodzimy stąd. Chyba tędy będzie najlepiej. I idziemy do Halsina zagadać. Wykończony dzisiaj jestem. Biegałem dzisiaj, trening miałem jeszcze. Taki jestem. Ja i ostatnio byłem taki pobudzony kilka razy przez kilka odcinków. To dzisiaj dla odmiany skupienie mocno spada. Także z góry musicie mi wybaczyć, jeżeli będę jakieś głupoty dzisiaj robił w gierce. No jest Halsin w każdym razie. Chodźmy do niego. Astarion może lepiej, żeby gadał, tak? Chociaż nie wiem, chyba wszystko jedno. No, Procka i... A nie, Astarion idzie, dobrze. Jesteś, to dobrze. Można zaczynać. Najpierw chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać. Taniel jest uwięziony w sferze cieni, ale dzięki twoim wysiłkom wiem, gdzie mam go szukać. Teraz muszę się tam udać, sam. A co ja mam robić? Jeśli ojciec dębów mi pobłogosławi, uda mi się przedrzeć do sfery cieni, ale bardzo mnie to osłabi. Będę potrzebował twojej pomocy, jeśli mam wrócić. Musisz zostać tutaj, dopilnuj, żeby portal pozostał otwarty i musisz go bronić za wszelką cenę. Samotna przeprawa to samobójstwo. Pójdę z tobą. Nie. Jeśli portal zostanie zakłócony, nasza szansa przepadnie na zawsze. Ja również. Wolałbym mieć cię u mojego boku, ale to jedyny sposób. Znalezienie metody na rozchylenie zasłony zajęło wiele lat badań i starań o względy ojca dębów. Módl się, żeby się udało. Ojcze dębów, usłysz mnie i dopomóż. Rozewrzyj paszczę ciemności, stwórz przejście dla twojego sługi światła. Gotowe. Wrócę z Tanielem jak najprędzej. Trzymaj się blisko portalu, musisz zapewnić mi jak najwięcej czasu. No dobra, jest portal. I są przeciwnicy. Broń portalu, dopóki Halsin nie powróci. Pozostałe tury 5. Jest portal. Portal ma swoje punkty wytrzymałości w ogóle. Ścieżka cienia, to jest w ogóle to. Nawet ma swoją inicjatywę, nie? No dobra. Jakaś tylda, coś. No dobra, no to trzeba na początku jakąś walkę tutaj rozegrać. Lazel, niech będzie Lazel. Cienie ze swoimi odpornościami, jak to cienie. Podatność na obrażenia od światłości, jako że nie mamy kleryka ani paladyna w drużynie. To nie ma łatwo, tak? No trudno, trzeba sobie radzić z tym, co mamy. 24 zdrowia to nie jest jakoś bardzo dużo. 95% szansa na trafienie. O, nie rzucam znaku łowcy. Może uda się go zabić i będę miał dodatkowy atak na przykład. Próbujemy. Uwaga. Cyk. O, powinno się udać. Uwaga, jeszcze raz. Tak jest. Mogę sobie zaatakować tego tutaj. Nie mają dużo zdrowia. Poziom 5. No dobra. Astarion coś tutaj dopomoże? Czemu by nie? Tylko, że... Podwójnego ataku trochę szkoda, co? No spróbujmy sobie po prostu walnąć z drugiej ręki. Może to wystarczy. 95%. Zobaczmy sobie.
O, wystarczyło, no i dobrze. On ma tu jeszcze dużo akcji, to teraz sobie może z dwóch rąk tutaj walnąć. Tylko nie będzie miał... chyba żeby Lazel podeszła jeszcze. Chociaż nie wiem, czy to zadziała teraz, bo on to już wykorzystał w tej turze, nie? Chodzi mi o te jego ataki takie z tym ułatwieniem. Ten skrytobójczy atak, bo w ogóle coś tu się pozmieniało. Aha, atak okazyjny, riposta. To są te zapytania, kiedyś jeszcze tutaj były te symbole. A nie, bo to Lazel jest przecież, a ja głupi jestem. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że dzisiaj jestem nieprzytomny. Szukałem tego u Lazel i tak myślę, skąd on tutaj wziął sobie te różne rzeczy, nie? Ukradkowy atak. Szkoda, że nie piszą, czy on już to wykorzystał. Bo niby... Momencik... ale nie, to może... Dobra, na wszelki wypadek przysunę Lazel, tylko chciałbym się tam jeszcze cofnąć, nie? Bo tu walka jakaś potężna, a ja się będę wycofywał do jakichś cieni. No ale dobra, stanę tutaj bliżej. I uwaga, uwaga, Astarion teraz z dwóch rąk... O, tu jest 67 zdrowia, więcej. Tego nie zauważyłem. Tu jest jakiś, który miał mniej. No ale dobra, to dobijamy tego w takim razie. Taki surprise. To jakiś taki lepszy cień. Dobra, ja się wycofuję. Jeden tutaj został, ale zaraz Procka może coś tutaj wymyśli z nim, ale może być ciężko. Dobra. Został akurat ten cień, który ma ruch przed Gailem. No, żebym to źle zrobił. Powinienem go chyba zabić, chociaż tego silniejszego zabiłem może i dobrze. Dobra, Lazel koniec tury, a Procka niech sobie go, no co, jakąś sztuczką chyba trafi, nie? Na cienie... To my tutaj jakichś super atutów to nie mamy. Dobra, walnę sobie w niego po prostu promieniem mrozu i tyle. 95%. Szału nie ma, ale wychłodzenie, promień mrozu działa. Czyli działają u niego takie efekty typu podatność. Jak jeszcze raz by oberwał zimnem, no to nara pozdro. I szybkość ruchu zmniejszona o 3 metry, ale obawiam się, że do Astariona i tak podejdzie. Aj, żebym trochę źle stanął. Wiecie co? Może Procką podejść? Jeszcze tak bliżej tutaj, na wszelki wypadek. Może Prockę by zaatakował, a nie Astariona. Chociaż i tak zaatakuje tego, kogo będzie chciał zaatakować. Podejdę. Żeby tej koncentracji mu nie przerwał, fajnie by było. No dobra, koniec tury. Zobaczmy, co zrobi cień jakiś podejrzany. O, Prockę atakuje. To luz. Dobra, i teraz mamy Gaila. Cień właściwie z głowy. A tutaj harfiarka jakaś, tylko że to daleko. No to w ogóle jakiś poziom piąty. Znaczy nie piąty, tylko pierwszy. Jesus. No i właśnie dzisiaj taki zmęczony Procek, nie? Mastiff cienia. Takiego pieseła już mieliśmy tam gdzieś, nie? Do walki. Nie, dobra, zanim oni dojdą, to tam... Klepiemy tego zimnem, tak? Skoro ma podatność na zimno, to ja sobie go pozwolę walnąć jakąś sztuczką taką od zimna, 95%. No i to jest potężny strzał. Jakby jeszcze jakiś tutaj wszedł z większymi obrażeniami, to byśmy go ubili. No i bardzo ładnie. Może na jakieś wzniesienie sobie wejdę. Będziemy lepiej to wszystko tutaj kontrolować, ostrzeliwać jakoś. Gail, taka pozycja. O właśnie, idealna do walki. Tu więcej czarów ma teraz. Koniec tury. Driada. A Urzet mógłby dobić tego gościa? Myślicie, że dojdzie? Patrzcie, 75%. Trzymajcie kciuki za Urzeta. O, chyba trzymaliście kciuki za Urzeta, bo się cień zawinął. No i bardzo dobrze. No co, jakieś kolce trzeba tutaj zapodać. Niech ta Driada sobie tu podejdzie w ogóle wyżej. Jakieś kolce tutaj zapodamy. Tak, żeby nie mogli przechodzić. No tak, żeby im zadać obrażenia. Może przy okazji... Coś takiego? Niech będzie. O! O! Jakieś uniki zrobili, albo nie wiem, co tu się stało. Nieważne, Driadę jednak troszeczkę może cofnę. Tutaj. No i chyba tyle. Koniec tur. Biegną tutaj gdzieś na sprincie.
Ostrzeliwują mój portal. Musimy go chronić. Dobra, ci tutaj gdzieś sobie biegną po kolcach, tak? Mastiff biegnie po kolcach. No spoko. Dobra. To się sytuacja trochę komplikuje w takim razie tutaj. Jakaś obszaróweczka by się przydała. 4 na 8. Taki ranny pełzacz cienia się tu pojawił. Tutaj w pełni zdrowia. Ptasiory mają jeden punkt zdrowia. Ciekawe, czemu ten się ranny pojawił. Może dlatego, że przy Leizel coś, może, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. No dobra. Mamy jakąś błyskawicę, taką podłużną, zwój? Momencik, dajcie mi Gale'a na chwilę. Bo tak się fajnie ustawili. Zaraz Gale'a, jak chcę sobie oglądać, to lepiej tak. Błyskawica, błyskawica, szukajcie, jestem nieprzytomny dzisiaj. Może stożek, ale stożek to nie, stożek nie, błyskawica. A, ale nie taka, chyba nie miałem. Tutaj miałem. Piorun, no właśnie, piorun, a nie błyskawica. Komórka czaru poziomu trzeciego. No można by. Chyba by było wskazane, co? Niech Leizel się cofnie. Nie ma żadnego ataku okazyjnego, tak? Gale, potrzebuję twojej pomocy. Wiem, że cię tutaj wycofałem przed chwilą, tak trochę, ale musisz tu wrócić, bo się sytuacja troszeczkę skomplikowała. Nie ma ataków okazyjnych, nie? Nieustraszona bliskość. Tak, 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 on ma takie rzeczy. Dobra, zobaczymy, czy on jakoś tą błyskawicą mógłby tutaj sprytnie pozahaczać. Jakoś tak dużo, żeby zgarnął, nie? O, 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 tamten kruk na końcu nawet obrywa. No nie wiem, coś takiego zrobię. Ej, jakiegoś expa dostajemy? 8 punktów? Co tutaj? Jakie 8 punktów tylko? What the fuck? Za co to 8 punktów? Nieważne. Dobra, klepiemy tutaj. Czyli Gale zrobił masakrę, niech on się pomału wycofuje. Urzeta mamy tutaj blisko. To on może tego ptasiora sięgnie. Co wy na to? Patrzcie, Urzet na ptasiora idzie. Cyk, załatwił. Jeden punkt doświadczenia za ptasiora. Ja tam do... Nie, jakieś ekspy za ptasiory tutaj widzę jest. Czemu? A może 8 to była kumulacja za wszystkich tych wrogów? Każdy na przykład warty jeden punkcik doświadczenia. Może 8 padło? I tak to chyba było w tej gierce, nie? No to szału nie ma, jeżeli chodzi o ekspa tutaj. Dobra, Urzet. Urzet niech sobie stoi. Co robimy? Bo tu ich jest więcej. Są te kolce, to niech sobie będą. Mógłbym je przestawić, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Leizel. Chyba, że chcemy tutaj... Nie, no dobra, będziemy chyba strzelać. Sobie strzelę w te rośliny. 80%. Zobaczymy, czy Leizel trafi. A może w tych strzelców lepiej strzelać? Bo oni mi tutaj ostrzeliwują mój portal. Halo. Strzelamy w strzelców. 90%, bo ciemno. Ej, twarde to jest. Twarde to. A, ten znak łowcy mogłem rzucić, ale nie myślałem, że to takie twarde. Znaczy, w sumie widać zdrowie, ale ja jestem dzisiaj nieprzytomny, pamiętajcie, więc... Dobra, jeszcze raz. Dobra, Astarion dobije, będzie dobrze. Leizel zajmuje pozycję strzelecką w takim razie. Tutaj będzie spoko. Koniec tury. Procka. Dobra, Procka też tu podejdzie. Chrypka. Ale nie poranna, tylko wieczorna tym razem. Ej, wiem co zrobimy. Chociaż nie, Gale już miał ruch. A, miałem taki fajny pomysł jeszcze. Dobra, Gale'em to właściwie zakończę turę. No kurde, jakąś obszaróweczkę bym tu jeszcze chętnie walnął, taką sam nie wiem jaką. Procka, ty masz coś takiego? Procka miała fajne czary, bo tu ich dużo idzie. Może jakąś burzę lodu, co?
A nie mamy w zwoju takiej burzy lodu gdzieś? Niech no ja sobie popatrzę. Mamy różne potężne zaklęcia na zwojach. Nie, dobra, uwaga, używam tej burzy lodu. Komórka poziomu 4. O, jakoś tak sobie rzucę. Niech tak będzie. Uwaga! Ok, załatwiłem ptasiora, tu się ten przewrócił, ten się wywalił, mastiff prawie zginął. Dobra, będziemy dobijać, a kolce są nadal. Kolce w ogóle mają jakiś taki priorytet, nie? Jeżeli chodzi o jakby efekt podłoża. Dobra, Astarion musi tutaj dobijać sprytnie teraz. Na odległość. Co by tu sobie dobić? Pielgrzym jakiś idzie. Czy to strzela ten pielgrzym? Nie, on nic nie ma w łapie. No to w takim razie pozwólcie, że ja sobie strzelę w leżącego. Poza normalnym zasięgiem, naprawdę? Dobra, zobaczmy teraz. 90% strzelam. Pyk, pyk. Dobra. Dodatkowy atak. Może tak, w tego Mastiffa, to tak z drugiej ręki sobie strzelę, za mało punktów ruchu. O, nie może tam podejść. Trudny teren, za mało punktów ruchu. Dobra, to w takim razie załączę sobie sprincik, w ten sposób zwiększę obrażenia. Znaczy zwiększę ruch i teraz wywalę sobie z tej strzałki. Tutaj 81%, jak podejdzie. Pyk. No, chybił. Nie szkodzi. No dobra, wycofujemy się na pozycję. Taką strzelecką. A ciekawe, jakbym tutaj postawił ten całun cienia taki. Wiecie, że nie można atakować obszaru, jeżeli coś jest w cieniu albo za cieniem. Ciekawe, czy mogliby strzelać w ten portal wtedy, go atakować. Zagadka. Zagadka. Dobra, ponowimy kolce. Może uda się tego Mastiffa dobić. I innych. No, tam tych dwóch fajnie by było zahaczyć. Zrobimy coś takiego. Tak, Mastiff się przewrócił, tamten się przewrócił. Tam jest jeszcze jeden Mastiff jakiś. Dobra, Dryada sobie tutaj stoi. Urzet. Dobra, Urzet też niech tutaj będzie w pogotowiu. I uwaga, Mastiff idzie po kolcach. Zginął. Ci tu sprintują, omijają kolce. Oni mają kuszę, trzeba będzie ich załatwić. Ci? No, wpadli w kolce. Próbowali ominąć, ale i tak wpadli w kolce. Idą następni. O, ci jacyś lepsi. Więcej zdrowia mają. No nie, bez jaj. Coś się tu znowu pojawia. O, dzień dobry. Dobra, mamy tutaj jakiegoś upiora. Tu jest cień, ale jakiś taki schowany, widzicie? Gale to stoi w ogóle. No to Lazel niepotrzebnie się odsunęła. Dobra, czyli tak, tu są jacyś, tak, którzy próbują moje kolce przekroczyć. Trzeba zrobić korektę kolców na starcie. Jakoś tak zrobimy. Korekta kolców. Tak jest, jakieś obrażenia weszły. Jest ok, to jeżeli chodzi o Dryadę. A, z tym cieniem coś tutaj spróbujemy. Zobaczymy. Może nie. Od Urzeta nie. Lazel. Ona dojdzie do niego. No to jest jaki cień? 67 zdrowia taki upiór, czyli taki lepszy. Tamten też ma 67. To w takim razie ja bym sobie narzucił jednak tutaj to. I uwaga. Może tutaj stanę. Może jeszcze się uda do tamtego podejść jakoś. Szarża? No, coś nie idzie z tą szarżą. Teraz... upiór. No, dostał mocno nawet. Jeszcze raz. No, dostał znowu. Astarion, potrzebujemy cię tutaj. On ma cały czas ten sprint załączony? Czy jak to? Znaczy gniew ze sprintu ma załączony, o to mi chodziło. O, i tutaj możemy sobie dobić 28. 3 tury musimy wytrzymać. No, chyba nie będzie ciężko jakoś bardzo, co? No, idź niepotrzebnie dwa ataki, tak? I za mało punktów ruchu jeszcze mamy. A, no to po prostu sobie strzelę w niego.
O, i nawet starczyło, patrzcie. Nawet starczyło, no to... aha, już się nie może wycofać, nie ma punktów ruchu, czyli tutaj sprawa załatwiona. Lejzel zaczyna się cofać, koniec tury. Procka, i co, znowu jakąś obszarówkę mam kombinować dziwną, coś? Niech no ja popatrzę. Ci sobie tu będą szli kawałek po kolcach. Harfiarka. Harfiarka. Dobra, ci chyba strzelają, tak? Tak, to kusze trzeba. Trzeba by to dobić i coś zrobić z tym. Mogę błyskawice odpalić. Zwłaszcza, że tu woda jest, ale... ale oni nie są mokrzy. Kusi mnie, żeby ten całun tutaj postawić i sprawdzić, czy mogliby w ogóle atakować. No, ale może przesadzam. Tu idą z jakimiś toporami. Nie no, tych trzeba załatwiać. Dobra. No to w takim razie... tu w takim razie... a komórka poziomu trzeciego. Uwaga, uwaga. Niech będzie coś takiego. Atakujemy. Chociaż chciałoby się jakąś trójkę tutaj atakować. Ale to będą jeszcze okazje pewnie. Tutaj chcę. Dobrze poszło. Jeden zginął. Tego trzeba by dobić na przykład Gailem. Mam nadzieję, że się uda. Troszeczkę wysunę się naprzód. Koniec tury. Nie mamy żadnego hejsta, żeby sobie tak po dwa razy z tego atakować. Gail. Weź tutaj stanie jakoś na takiej pozycji lepszej. Nieumarły, dotknięty klątwą cienia. Jakie to w ogóle resy ma jakieś potężne czy coś? Nie ma. Dobra, powiedzmy, że walnę w niego jakimś czarem ogniowym trzeba walnąć. Bo Gail ma bonusy, jak walnie czarem ogniowym. On ma tę swoją taką czapkę, pamiętacie? Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia od ognia, zyskujesz tę magiczną błyskotliwość na dwie tury. Czyli jakimiś fireballami, wypalającymi promieniami, albo ognistymi pociskami. No niech będzie ten wypalający promień. 90% utrudnienie, za ciemno, trudno. Raz, dwa, trzy, uwaga. Pyk, pyk, pyk. Zginął. No. Magiczna błyskotliwość. Działa. No to... koniec tury. Urzet. Ale Urzet stoi tu na straży. Jak ktoś podejdzie, to Urzet się na niego rzuci. Koniec tury. Proszę przez kolce przechodzić. Dobrze, 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 dobrze. Przez kolce. Ten tu gdzieś biegnie. O! Oni jakiś priorytet chyba mają na ten portal. W ogóle olewają nas, nie? Tego trzeba zabić. Ci idą po kolcach, po kolcach, po kolcach. Po kolcach, po kolcach. Tak, wszyscy po kolcach. Będą ginąć tutaj zaraz. Dobra. Ważne... no ten jeszcze po kolcach będzie szedł. Ważne, że Procka może z ponowienia teraz sobie tę obszarówkę rzucać. O, zginął. Procka może sobie rzucać obszarówkę. Zróbmy na starcie korektę kolców, tak? Bo można. Pyk. Jakieś kolce. Dobrze. Ci mnie tutaj niepokoją. Urzeta też nie niepokoją. Myślę, że Urzeta też niepokoją. Patrzcie, Urzet tutaj zaraz zrobi z nimi porządek. Zadajmy obrażenia pod warunkiem, że trafi. Może temu. Ła, dobrze mu przefasolił. On jakieś podwójne obrażenia w ogóle zadaje. Dobra, dobijemy sobie może Lejzel, jeżeli dojdzie. Ona dojdzie, to będzie miała dodatkowy atak. Uwaga, uwaga. Czyli bez żadnego tego, żeby miała dodatkowy atak. Z akcji dodatkowej. Uwaga. Ma dodatkowy atak. Walniemy tym dodatkowym atakiem. Zabiła. I w takim razie zwykły atak możemy jeszcze na strzał wykorzystać. Może wstrzymajmy się z tym strzałem. Najpierw wezmę Prockę. Zobaczymy, co tu się uda zrobić tymi błyskawicami na dwóch naraz. Albo na tych, bo ci tu po kolcach będą biegli, a ci to mogą wyjść szybko z kolców. Więc niech będzie tu. Tak jest, obrażenia ładnie weszły, powiedzmy, porażenie mają narzucone. Teraz spróbujemy Lejzel kogoś tutaj może dobić, albo osłabić. Astarion będzie dobijał, żeby dostał dodatkowy atak, nie? Spróbujmy tutaj. Pyk, dziesiąteczka wpadła, bardzo ładnie. I teraz jeżeli chodzi o Astarion jest tutaj daleko, bo on walczył z cieniami. Już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać. Cyk. Tak.
jest dobrze. 14, tak? A, dobra, pojedynczy. Zobaczymy. No, nie wystarczyło tych dwójek tu wygenerował. Co tu się w ogóle stało? Dobra, ze zwykłego ataku w takim razie. Dobra, ten zginął. Jeszcze jeden zwykły. Niech będzie w tego. O. A nie padł. Okej, okay, koniec tury. Nope. Procka, nope. Gale ma jeszcze ruch. Gale ma jeszcze ruch. Niech on sobie tym swoim kwasem obszarowym tutaj strzeli. Okej, okay, oni powinni się przewrócić, jak będą szli po kolcach. Puszczam turę, puszczam turę, puszczam turę. Ta, na sprincie po kolcach. Dobre pomysły mają. No, ten tutaj przyszedł. O, minął. Mhm. No, jakby wam to powiedzieć. Sobie tutaj z miecza walnę. Tyk. Koniec. Udało się przed czasem. Jakieś osiągnięcie dla mnie? Coś? Czy nie? A, to trzeba dalej puszczać tury. A, to może coś się jeszcze pojawi. Dobra, koniec tury. Koniec tury. Koniec tury, koniec tury. Koniec, koniec. Gale pochwala postępowanie. Załatwione, mam go. Jest Taniel. Kurde, sobie wodę mogłem przynieść. Po tym treningu mi zasycha w ustach. Ale coś jest nie tak. Potwornie nie tak. Nie, to niemożliwe. Musimy zabrać Taniela w bezpieczne miejsce. Tak, zabiorę go do obozu. Z nami i będzie bezpieczny. Muszę go zbadać, zrozumieć, co mu dolega. Zupełnie jakby czegoś mu brakowało. Przyjdź do nas, kiedy będziesz mogła. No pewnie, że przyjdę, tylko... On idzie do obozu, tak? Taniela chyba gdzieś do kieszeni schował, bo nie widzę go. O kurde, dobra, trzeba tutaj coś przeszukać pewnie. Wyłączę to na pewno. Procka, rozdzielę ich, żeby się nie pałętali tutaj pod nogami. No i będziemy przeszukiwać. O, cieniste skamieliny, wspomnienia z przeszłości. Ja to lubię, te wspomnienia z przeszłości. Praktycznie czujesz ciepło bijące z kuźni. Ten był kowalem. Zobaczmy tutaj. Wyblakłe wspomnienie pierwszego pocałunku chłopaka i dziewczyny. Twoje serce nagle przyspiesza do wtóru bicia ich serc. Wyczuwasz słabnące echo kogoś, kto kiedyś istniał. Robotnik z doków. Nie prosił się o to. Widzisz młodego harfiarza w przeddzień bitwy z Tormem, dawno temu. Wraz z towarzyszami przepijali do siebie w ostatnim świetle. Pomysły na imiona dla dziecka. Nie chciała, żeby jej pierworodne otrzymało imię po teściowej. Maldred. Echem z przeszłości powracają desperackie modlitwy do Selun. Nie uratowały go. No, smutne wspomnienia, no. Torebka cieniobulwy, to do alchemii. Ptasiory. Ptasiory nic nie mają. I co, za każdego przeciwnika pokonanego miałem jeden punkt expa, bo już tam później nie zwracałem uwagi właściwie. Czy jak to tutaj działało. Korę z drzewa Wigen możemy zabrać. O, tu jakieś lepsze luty widzę. Zgniły guz. Nawet kosztowna kolczuga zabieramy. A wszystko zabieramy. Mamy blisko kupców, którzy mają kasę. Niedawno tam się pozbywałem sprzętów, ale oni jeszcze dużo kasy mieli, więc jeżeli tutaj coś będę znajdował, to zabieramy wszystko. Harfiarka. Ma coś? Ma. To nawet takie zbroje, kusze, wszystko biorę. Opchniemy im, nie? Mhm. O, tutaj Leizel. Dużo ona tam miała miejsca na to wszystko?
A nawet jak się przeciąży, to nic się chyba strasznego nie stanie. Tu, tu, to i to. Karfiarka. Dobra, tutaj przeszukałem. Fanatyk. Oho, jakaś zbroja lepsza. Płytowa, za 400, tak bazowo przynajmniej. No dobra, też zabieramy. Pełzacz cienia, gdzie on jest? Tu jest wojownik Gitianki. O, wojownik Gitianki też był. Zbroja półpłytowa Gitianki. Miecz dwuręczny Gitianki. No kojarzymy takie miecze. Co my tu mamy? Płomienna pięść. No, tutaj różne. Różne te nacje. Znaczy nacje, nie nacje, tylko organizacje. O, organizacje zostały przeklęte przez cienie. Pełzacz cienia, też będzie kora? Nie. Kora, to w czym była kora? Torebka cieniobulwy, jakąś korę tu gdzieś znalazłem z drzewa Wigen, to z czego to było? Płomienna pięść. A, jest przeciążenie. Nie szkodzi. Ona tu jeszcze może coś podnieść. Cyk, cyk. Jak się pojawi na czerwono, to Astarion będzie nosił. Też już w sumie mógłby Astarion zbierać. Masz Astarion też tutaj jakąś zbrojkę. Dobra, tu chyba wszystko. Mastiff coś może mieć? Nope. Mastiff niekoniecznie, ale ci pielgrzymi. A, sztylet. No dobra, sztylet też bierzemy. Bierzemy wszystko. O, jest, jest. Coś do poczytania. Co to jest? Jej miłość była jak dojrzała śliwka. What the fuck? Jakieś wiersze. Jakieś wiersze dziwne, nie? No to nie. Wierszy to nie będę czytał. O, znowu jakieś zapiski. No dobra, zobaczmy. Mastiff cienia ma do mnie dotrzeć cały i zdrowy. W przeciwnym razie po powrocie do Wrót Baldura nie otrzymasz drugiej części zapłaty. Zapłaciłem ci hojną zaliczkę w złocie i zapewniłem wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego wykonania tego przedsięwzięcia. Podobno jesteś niezrównaną kłusowniczką. Dla twojego własnego dobra mam nadzieję, że w tych słowach nie ma przesady. O. O, tu jeszcze coś jest. Pielgrzym. Dobra, zabieramy. I jeszcze jeden pielgrzym. Zabieramy. Dobra, czy coś tu gdzieś jeszcze jest? Jakaś gwiazdka. Chyba wszystko zebrałem, nie? Jakiś plecak tu jest, ale to już przeszukiwaliśmy kiedyś. Myślę, że wszystko. Wspomnienia z przeszłości i tak dalej. No dobra. No to w takim razie łączymy drużynę. No, ja przeniosę się tutaj punktem nawigacyjnym, bo tu od razu będzie kupiec jakiś, nie? Więc będzie można sobie pohandlować, znaczy posprzedawać. O tutaj, kwatermistrzyni. Pokaż mi tutaj. Jak tam? A, tylko 360 jej zostało. Trochę słabo. No ale dobra. Niech będzie za 360. Lejzel. Weź no tutaj to obchnij wszystko. 520? Ale to tak tyle będzie chciała zapłacić? Pewnie nie. 432. O, to ma być jej szczęśliwy dzień? Damy jej troszeczkę zarobić, niech będzie. No za dużo to tutaj się tego nie pozbędę. No dobra, tutaj nie biorę żadnych tych rzeczy. To już sprawdzaliśmy ogólnie, nie? Są jeszcze jakieś interesujące czary, ale może bez przesady. Kilka interesujących wziąłem, wystarczy mi. Idziemy do innego kupca. Jest na przykład tutaj w pobliżu, kto? Ten Dammon, czy jak on się zwie. Nasz znajomy kowal, niezwykle wybitny kowal z niesamowitymi umiejętnościami. Nie pamiętam, ile kasy mu zostawiliśmy. Pokaż mi tutaj. 1100. No. Dobra, procka nic nie ma na sprzedaż, chyba że krew Latandera, ale no nope.
No dobra, to wszystko myślę, że możemy tutaj... Trzeba odciążać, tak? 1029, 52, 75, 98. A jakbym zrobił tak i tak, 125, 102, o! Wyrównaj ofertę. Nie chcemy nic od niego więcej chyba brać. Też mu jakieś strzały sprzedawałem, takie różne rzeczy. Kusza ręczna plus jeden, ta stadion już to ma. Nie, tutaj nic raczej nie wymyślimy. Dobra, wymiana. Pyk. Tak, jeszcze jacyś handlarze tutaj na pewno byli. Czy mieli kasę? Nie pamiętam, chyba tak. Zobaczmy. Tak, już widać woreczek. A to był ten dzieciak chyba, nie? Ten, o, właśnie to. To diabelstwo. Matis, o. Matis ze szmaragdowego gaju. O mol tutaj gada. Ma kasę? Ma, 947 zł. Patrzcie, jaki Matis. Mhm, tu ostatnio też już sprawdzaliśmy te przedmioty różne. Ta, sprzedawałem mu. No dobra. To w takim razie tak, jeszcze raz, procka, tutaj wszystko ładnie poszło. Aha, Astarion później zgarnął ten przedmiot od Leizel, który wycofałem, czyli te kusze, tak? Dobra, to, tu taka droższa zbroja, te wszystkie sztylety trzeba sprzedać. No, Matis na bogato, nie? Nieźle tutaj sobie radzi chłopak. Sprzedaje pewnie te swoje jakieś dziwne, wymyślone rzeczy i nie tylko. No dobra, ja tam mu kibicuję, nie? No dobrze, antidotum u Astarii, a to też miałem sprzedawać. Mamy tych antidotów trochę, nie? To trzeba będzie w ogóle przekazać Leizel, ten rozcieńczony olej. Dobra. Tu jest jeszcze antidotum, tu mamy jakieś antidotum. Czy coś jeszcze chcielibyśmy sprzedać właściwie? Chyba nie. Ta butelka oleju taka dziwna, ładna jest. Chociaż właściwie wiecie, co chciałem sprzedać? Chciałem sprzedać to ten olej podpalacza jednak chcę sprzedać. O tak. No, niech to tak będzie. Wyrównaj ofertę w złocie, zrobimy wymiankę. No i chyba tyle. Mhm. Dobra. Zarobiliśmy trochę kasy. To procka zabiera. I teraz tak. Miałem przekazać ten olej ostrości dla Leizel. Tu jest chyba wszystko w porządku. Te zwoje wykrywania myśli. Te trucizny. A, tu jest jeszcze mikstura szybkości, to Gale je gromadzi, tak? On ma tutaj te swoje miksturki, jakieś jady i inne dziwne rzeczy. Tu możemy zrobić sortowanie. U Leizel się wszystko ładnie tutaj stakuje. U Gale'a też jakieś mikstury latania, zrobimy sortowanko. Mamy 6 mikstur szybkości, jakby ktoś pytał. Dobra, Halsin. Czy on jest w tym samym miejscu, gdzie był ostatnio? Nie. Gdzie jest Halsin? Czy on poszedł do obozu naszego, czy o co chodzi? Możliwe, że jest w obozie. Możliwe, że jest w obozie. Zobaczmy w ogóle, jak to jest w questach tutaj napisane. Krainy przeklęte przez cień. Uratuj wielkiego księcia, uratuj Wulbrena, uratuj diabelstwa, spoko, wroga Rafaela, zdejmij klątwę cienia. Halsin uratował Taniela ze sfery cieni, ale duch krainy jest chory. Jeśli chcemy pomóc, powinniśmy porozmawiać z Halsinem. Znajdź rodziców Arabelli, a co z tym jeszcze? Arabella zareagowała na wiadomość o losie rodziców rozpaczą. Kiedy już trochę się z tą myślą oswoi, powinniśmy sprawdzić, jak się miewa. Aha, no dobra, spoko, to niech ona tam się otrząśnie. No to czyli do obozu chodźmy w takim razie. Porozmawiamy z Halsinem w obozie. No jest obóz. A Halsin powinien być... Halsin gdzieś tutaj zawsze sobie stacjonował, tak?
O, w ogóle ten Will chce coś powiedzieć. Zobaczmy. Co tam u niego słychać? Twój umysł łączy się z myślami Willa, który dzięki temu dowiaduje się o misji Mizory. O co tak szybko? O misji Mizory do wierzch wschodzącego księżyca. Im większy bajzel po sobie zostawia, tym częściej to ja muszę go sprzątać. Mizora wysłała mnie już na polowanie na czarty, w piekłach i poza nimi, ale nigdy dotąd nie kazała mi nikogo ratować. Bogowie! Przez nią wszystko, co reprezentuje sobą Klinga Pogranicza, zmienia się w karykaturę. Co za łajza. Czy ty przypadkiem nie miałeś polować na diabły? To nie jest naruszenie twojego kontraktu? Też przeszło mi to przez myśl. Mam polować na istoty piekielne, demoniczne i pozbawione serca, ale nigdzie nie jest napisane, że nie mogę im pomagać. Albo go znajdziemy, albo wyląduję na pierwszej linii frontu wojny krwi jako bezmyślny ochłap posyłany przeciwko demonom. Nie pozwolę na to. Jesteś zbyt ważny dla Wybrzeża Mieczy. Wybrzeże jest dla mnie wszystkim. Zawsze wiedziałem, jaka przyszłość mnie czeka. Wiem, że dokonałem słusznego wyboru. Dziękuję ci za to, że ryzykujesz dla mnie własnym życiem. Mówię poważnie, ale nie będę świętować, dopóki naprawdę nie odzyskam wolności. Mizora już knuje i intryguje, czuję to. Nie wypuści mnie z rąk tak po prostu, możesz mi wierzyć. No dobra, o tym to tam nie... Okej. Okay. Czyli sprawa tych wież, tak? Halsin. No dobra, zobaczmy. Taniel odpoczywa, ale jego sen wcale nie jest spokojny. Odkryłem, co mu doskwiera. Cienie rozdarły go na dwie połowy, kiedy porwały go do sfery cieni. Połowa jego istoty została tutaj, w otoczeniu klątwy. To, co pozostało, to jego najsilniejsza część, ale po tych wszystkich latach spędzonych w ciemności musiał ulec zepsuciu. Czy da się to odwrócić? Być może, jeśli znajdziemy brakującą połowę Taniela i ponownie obie zjednoczymy. Tylko że brakująca połowa może nie chcieć przyjść dobrowolnie. Macki klątwy sięgają głęboko, wypaczając istotę Taniela i przeobrażając ją w coś innego. No właśnie, ten Oliver był jeszcze. A jak już odnajdziemy istotę Taniela, co wtedy? Prawdę mówiąc, nie mam pewności. To poza wszelkim wyobrażeniem. To wciąż część Taniela, gdzieś w głębi, ale może tego nie uznawać, albo nie chcieć tego uznać. Być może da się z nim rozsądnie pertraktować, ale nie mam wielkich nadziei. Rozsądek nie jest czymś, co kwitnie wśród klątwy cienia. Spotkałam takiego cienistego dzieciaka. To był mały chłopiec imieniem Oliver, mniej więcej w wieku Taniela. Widziałaś tego chłopca na własne oczy? To nie może być przypadek, ale musimy mieć pewność. I naprawdę mam na myśli, że my, jeśli chcesz, liczy się każda chwila, a ja już i tak dużo od ciebie oczekiwałem, nie stając u twojego boku. Dobra, zostaw to mnie. Nie musisz dźwigać tego ciężaru samotnie. Liczy się każda chwila, a ja już i tak dużo od ciebie oczekiwałem, nie stając u twojego boku, chyba się powtarza. Jeśli chcesz, pójdę z tobą. Wbrew klątwie, wbrew absolutowi, zrobię wszystko. Powiedz tylko słowo. Moglibyśmy go chyba do drużyny przyłączyć, ale no nie. Na razie tu zostań. Będę gotowy. Dobra, idziemy do Olivera. Chodźmy. Spróbujemy jakoś ruszyć tę sprawę. Kurde, wody sobie nie przyniosłem. Usta mi zasychają normalnie, jak tak czytam. Się odwodniłem trochę na treningu dzisiaj. Tak popijałem, ale jeszcze za mało. Moment. Jeżeli chodzi o Olivera, tutaj, dom w głębokich cieniach. Poszukaj cienia Taniela. Mamy blisko punkt nawigacyjny. Miło ze strony twórców gry, że tak to zrobili.
Może Astalion lepiej. Może jakieś wskazówki w ogóle? On tu w ogóle jest cały czas? Jest, tam chodzi. Dobrze. No to Astalion sobie z nim pogada. On już gadał z nim wcześniej, znają się razem, więc... więc powinno być dobrze chyba, nie? Yo. Wygrałem uczciwie. Nie ma sensu grać ponownie. Ja chcę wyzwania. Choć chłopca spowijają cienie, jego podobieństwo do Taniela jest niewątpliwe. To musi być jego mroczne oblicze, wypaczone przez klątwę. No dalej, znajdź kogoś innego do gry. Wiem, kim naprawdę jesteś i gdzie naprawdę jest twoje miejsce. Musisz się znów połączyć z Tanielem. Maruda. Nie wracam. Podoba mi się tutaj. Stworzyłem sobie rodzinę i mogę się bawić przez cały czas. Czy ci się to podoba, czy nie, to nie jest twoje miejsce. A właśnie, że jest. Nie możesz mnie do niczego zmusić. Ja nie chcę się z tobą bawić. Już nie chcę się z tobą bawić. Czmychnął. I pewnie to my mamy go znaleźć. No, tutaj uciekł gdzieś. Portal cienia. No dobra, to w takim razie wchodzimy w portal cienia. Za Oliverem. Rzucę wskazówki na wszelki wypadek. Wszystko w porządku? Tutaj chyba wszystko w porządku, nie? Wszyscy zdrowi? Jesteśmy gotowi na wszystko. To był sygnał potyczki. Tatuś znowu jest i mamusia, czyli pewnie gdzieś piesek też jest. Niby zabiliśmy już, znaczy zabiliśmy. Pozbyliśmy się wcześniej tych cieni, tatuś i mamusia. Tylko, że te cienie to tak naprawdę są wytworem jakby umysłu tego Olivera. On sobie może je tworzyć. Tak z wyobraźni, no nie? Bardzo chciałby mieć rodzinę. Kogoś, z kim mógłby się bawić. W ogóle zobaczcie, kopuła nocy. 300 wytrzymałości. I odporności różnego typu. Nie możemy go ruszyć, tego dzieciaka. Cienisty duch ziemi to jest. Oliver. Perfekcyjny strażnik. No dobra, trzeba te cienie niszczyć, jakby nie było. No to 67, tak? Niech tak będzie. Atakujemy. Jeszcze raz. Dobra, spróbujemy dobić Astalionem i zyskać jakąś dodatkową akcję. O, tak w sumie bije na pałę ten cień, ale się okazuje, że dobry cień bije, bo to jest taki z inicjatywą przed Gailem. Więc jest okej. Żeby mu ruchu starczyło, powinno być dobrze. Niech stanie tu. Jest okej, dodatkowy atak. Polowanie zakończone. Mamy Prockę, mamy Gaila. Teresy. Odporność na obrażenie od zimna. Mogę sztuczkę Procką rzucić. Może wejdzie, może go schłodzi, może będzie miał wrażliwość i Gailem znowu z zimna walnę. Myślicie, że to by mogło wyjść? Naruszyliśmy kopułkę. Jak się pozbyłem tego cienia, zauważcie. W ogóle nie widać psa. Ej, tu jest więcej cienistych skamieli. A, my jesteśmy w ogóle przy tym. Ja się teraz zorientowałem. Ja myślałem, że tym portalem się przenieśliśmy w ogóle do jakiegoś innego wymiaru albo coś. A to jest przy tym. Przy wejściu, pamiętajcie, tam do tych podziemi. Tutaj też walczyłem z jakimiś cieniami wcześniej. No tak. Dobra, spróbuję zrobić tak, jak powiedziałem. A w ogóle czemu Dryada nie jest... Gdzie jest moja Dryada? Halo? Nie mówcie, że Dryada znowu została gdzieś w obozowisku, nie?
Jakieś dziwne rzeczy. Może tak się stało, może za daleko byłem. Dobra, robimy to bez driady, później się po nią wrócę. A, pewnie tak się stało. Dobra, procka, niech spróbuję tym zimnym tutaj coś zrobić. Zobaczymy, czy to wyjdzie. 90%. Promień mrozu, to jest to zmniejszające odporność, czy zmniejszające ruch? Nie, to ruch zmniejsza. No to tak średnio to zrobiłem. No ale dobra, mimo wszystko zbliżymy się tu. To nie uda się tego cienia unieszkodliwić. Potężny cień, się okazuje. Tak, Leizel. Astarion może koncentrację traci. Aha, Astarion ma jeszcze te ataki przecież, halo. No dobra. Kurde, gdyby to zimno weszło, to zmniejszające resa. Ale nie, no Gale i tak by nie zabił chyba tego cienia. Chociaż on teraz tego inta tak dużo ma, to obrażenia zwiększone. Kto wie, czy by to nie wystarczyło. No ale nie wyszło, więc w takim razie chyba walnę sztuczką ogniową, która ma większe obrażenia. Mimo, że też jest tutaj odporność. Nie wiem, czy jest sens na takie odporności marnować wypalający promień, który i tak go nie zabije. Walnę po prostu ze sztuczki w niego. No dobra, zobaczymy, co taki cień tutaj wymyśli. Trzeba było po prostu mnie zostawić. O, Jesus. Sen na Gale'a. Dobre. To mi... a to chyba ta sama postać wtedy. Rzuciła mi to też na... No, jakieś ataki. Na driadę wtedy, pamiętacie? Ło! Jakieś trafienia krytyczne, cios tarczą. Ja mogę spróbować. Niepodatność na powalenie. O. No, no, no. To są biesy cienia. Wyglądają pewnie tak samo. A nie, to nie widać. Takie oliwerki małe może, tylko że takie ciemne. No dobra, czyli uśpił Gale'a, a oni go wybudzili, tak? Coś takiego się tutaj chyba stało. Nie no, trzeba to zabić. Możliwe, że jak ja to zabiję, to oni znikną, czy nie? Nie wiem, ale... Ale się zaraz pewnie dowiem. No nie wiem, czy to jest konieczne. Wiecie co? Chyba lepiej na odległość go załatwić. A zobaczymy, czy Astarion da radę. Nie, atak okazyjny. Jajku, nie widziałem tego. No to właśnie dzisiaj jestem zmęczony, nie? Nie wiem, czy wspominałem. No, trzyma się. Dobra, jeszcze raz. A ten z głowy. Nie zginęli ci. Ale osłabiliśmy kopułkę znowu. Osłabiliśmy kopułkę, trzeba te maluchy powybijać. Te maluchy, zaraz niech na ja pomyślę. Raz, dwa, trzy dla Leizel, bo jak zabiję, będzie miała dodatkowy atak. Czwarte, luzik. Dobra, czyli tak, mogę sobie tutaj po prostu strzelić. Tak, znowu kopuła otrzymała obrażenia. Znaczy, te kopułę pewnie też mógłbym atakować. Mhm, i teraz patrzcie na to. Tak, jest dodatkowy atak. Wykorzystamy go. Nie krzycz. Psujesz mi radochę. Natychmiast przestań, bo pożałujesz. Jesteśmy w połowie. Dobra, ja tutaj sobie podejdę. Procka właściwie mogłaby go klepnąć, nie? Czy lepiej niech klepnie tutaj? Gale. Jak tam w ogóle z Gale'em? Troszkę go poranili, co? On ma tę nieustraszoną bliskość tutaj w ogóle. 2,20. Nie, procka z lachy tam walnie. Czekajcie, tam było... Gdzie... Teraz utrudnienia nie powinno być. 95, no. Fajne to jest. Dobra, niech sobie strzeli. Niech sobie strzeli. To była sztuczka ogniowa, czyli ma teraz ten swój bonus, tak? Magiczna błyskotliwość. On cały czas to ma. Koniec tury i sobie tutaj walnę z lachy.
Ten Shile lag włączałem, czy nie? Dobra, włączę jeszcze raz. W ten sposób to chyba nie ma sensu. Trzeba niszczyć tych jego przywołańców. No dobra, zobaczymy. Chcesz się pobawić? To pokażę ci moją ulubioną zabawkę. Ciekawe. Aha. Pluszak cienia. No nie, pluszak skacze. Klocka powaliła się tutaj. Atak okazyjny? Aha, no zwykły atak okazyjny. No tak, niech będzie. Tylko, że to las z lachy to... Chybienie powalonej procki? To co to tak słabo? Tutaj driada by się przydała. Jakieś kolce postawić, gdzieś coś. Nie reaguj, niech ją trafią. Nic się nie dzieje. Dobra, trzeba zabić tego pluszaka cienia jakoś chyba, co? Jakaś obszaróweczka by się w ogóle tutaj przydała. Ja wiem, co by się tu przydało. Tu przecież by się przydało... Wiecie, co tu by się przydało? Tu by się przydał ten magiczny pocisk na nich. Ale spoko, najpierw zrobię... Chociaż nie, no najpierw magiczny pocisk. No przecież magiczny pocisk. Tylko normalnie to są trzy pociski, tak? Chyba, że komórką wyższego poziomu. Nie, dobra, niech będą trzy pociski. Tu tak, włączę. Chociaż z pociskami to wszystko jedno, one zawsze trafiają. Nie muszę magicznej błyskotliwości włączać. Pyk, pyk, pyk. Mhm, tu są załatwieni. Uszkodziliśmy kopułkę. Ten misiak słodziak może być problematyczny. Dobra. Tu będę miał dodatkowy atak, jak go załatwię. Już nie wiem, czy tego dzieciaka tutaj... Jakiś taki cienik mały. Zatacza się w ogóle. A co to się dzieje, jak on się zatacza? A wiem, czemu on się zatacza, bo mamy w zbrojach tę taką właściwość, że jak ktoś trafi, to się zatacza później. I ma karę do testów ataku w każdej turze trwania. A ten nie trafił i nie ma zataczania. Adam Mickiewicz. Dobra, Astarion w takim razie. Bo on i tak, jak zabije, będzie miał dodatkowy atak. Więc mogę sobie klepnąć tu. Mhm. Teraz zrobimy tak. O kurde, no tego się nie spodziewałem. Może wystarczy załatwić tego małego? Nope, ale Leizel może tu klepnąć jeszcze tę kopułę. No, zaraz ją sobie wybiorę. A mogę rzucić znak łowcy na kopułę? Cel nie może być nieożywiony, nope. Dlaczego nie możesz mnie po prostu zostawić w spokoju? Dlaczego nie mogę zostać tutaj i się pobawić? Miałem tu na miejscu wszystko, czego pragnę, a ty to popsułaś. Nigdzie się nie wybieram, nie zmusisz mnie. Jaś, to dzieciak jeden, no. Masz to, czego pragniesz, ale nie to, czego potrzebujesz. Taniela jest twoim przyjacielem, twoim pobratymcem. Jest tobą. Jest dla mnie nikim. Zostawił mnie tu na tak długo. Wszystko musiałem zrobić sam. Chociaż było strasznie. Chociaż byłem zupełnie sam. Nie poddałem się. Byłeś bardzo dzielny i zaradny. Pomyśl, jak bardzo będziesz mógł pomóc Tanielowi. Ale czy on w ogóle chciałby mnie z powrotem? Zmieniłem się. Bardzo. Oczywiście, że będzie chciał twojego powrotu. Taka jest wola natury. Powinniście być razem. Czyli nie musiałbym już dłużej być sam? Zostałby ze mną? Bawiłby się ze mną? To by mnie ucieszyło. Sądzę, że jego też. W porządku, zrobię to. Chcę to zrobić. Papa, i dziękuję za wspólną zabawę. No dobra, chyba to mamy. Łatwo nie było.
A, czyli te cienie nie zostawiały żadnych wspomnień, to są po tych innych cieniach. A, dobra, ogarnijmy się tutaj troszeczkę, bo widzę, że... No, tutaj delikatnie mnie poranili. Co się dzieje? Aha, ja w ogóle te komórki im ostatnio odnawiałem, czarów. I procce nie rzuciłem tego, nie dałem tej miksturki giganta, czy tam kolosa. Mogła mieć większe obrażenia na te dwie bitwy, które ostatnio mieliśmy. No ale dzisiaj jestem śpiący, więc mi wybaczacie, tak? Straciłem komórkę poziomu czwartego. Trzeciego jeszcze ma. Każcie mi Gale'a tutaj na moment. Jeszcze. Gale nie ma komórki poziomu trzeciego. Mamy dużo, znaczy dużo. Jeszcze trzy tutaj zostały, tak? Procka. Ona to rzadko korzysta z tego. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Aha, on ostatnio łykał do poziomu trzeciego, czyli teraz by poziom trzeci nie zadziałał. Muszę użyć jakiejś innej, na przykład poziomu... Dobra, niech będzie tego pierwszego, wypij. Ma cztery komórki. I teraz odnowimy mu jeszcze komórkę poziomu trzeciego. Niech to będzie. Niech to będzie, bo na razie nie chcę wypoczywać, bo mają te bonusy. Musimy tutaj mieć... Tak, to zostawiam ładunki mocy na razie. Dobra. Zaraz, tutaj była mikstura formy gazowej. O, to było do poziomu czwartego. Na wypadek, jakbym chciał te pioruny tworzyć. Tylko pioruny równie dobrze mogę tworzyć komórką poziomu piątego, nawet w krytycznej sytuacji. Ja wypiję sobie. Wypiję sobie to. Procka. Gdzie to jest? No. Wypij. Jest. Odnowione. Tu się pozbyłem miksturki. Tutaj zrobię sortowanko. Czyli tak, oni tutaj mają. Tutaj mają. Jeszcze mamy jakby co odnowę z tego amuletu. Ale to jakbym zużył najlepszą komórkę, czyli piątego poziomu, to wtedy takim amuletem będę odnawiał. To samo u Gale'a. Jakby zużył tę ostatnią, to odnowimy wtedy tymi ładunkami mocy. Zużyję 5 na odnowienie komórki piątego poziomu. Jeszcze musimy długo wytrzymać tą drużyną. Dobra, Gale, weź się napij tutaj. Już nie chce mi się rzucać w drużynę. I Lazel też się napij. 85, wszystko w porządku. I tak, procka. Niech ona sobie to wypije, eliksir kolosa. Niech urośnie. Tu jest wszystko w porządku. Lazel, ona cały czas się koncentruje. Nie przerwali jej tego znaku owcy, bardzo dobrze. Astarion się koncentruje, nie przerwali mu. Miksturki są wypite. No właściwie, skoro mamy jeszcze długo chodzić tą drużyną, niech Gale sobie wypije eliksir czujności. Procka i Lazel mają tę czujność wziętą. Duża inicjatywa, nie można ich zaskoczyć. Astarion sam z siebie ma dużo zręczności. No Gale w sumie też ma dużo zręczności, bo on ma 18 dzięki... dzięki czemu? Dzięki... Dzięki zbroi, no właśnie. Ale moglibyśmy mu to zwiększyć jeszcze. Dobra, wypiję to. O, i bardzo dobrze. I on te komórki ma odnowione. Teraz tutaj jest kolejna czujna postać z masakryczną inicjatywą. Dobra, co dalej? Co z tym Tanielem teraz? Wracamy chyba do obozu, zobaczymy, co się zmieniło u Halsina tam, nie? Tutaj mamy znaleźć relikt Keterika, ale najpierw będziemy robić wieżę wschodzącego księżyca, tak jak chcieliście. No spoko, to obozowisko. Zobaczymy, co u Halsina słychać. Kurde, chciałem dzisiaj wejść tam do tych wież, ale widzę, że tutaj się to wszystko tak przeciąga. No to... zaraz, co tu się porobiło? To jest jakiś inny układ znowu? O, Taniel tu jest. To tu może będzie też Halsin. Idę zobaczyć. No, procka, niech idzie w sumie. Tak.
Taniel i Halsin. Coś się samo włączy? Czy ja mam... Druid Halsin rozmawiał ze mną, kiedy spałem. Mówił o tobie, że stawiłaś czoła cieniom i zagrożeniom, by mnie ocalić. Stulecie choroby dobiega końca. Czuję, jak wszystkie korzenie skryte w ziemi zaczynają odżywać. Jednak cienie wciąż mają jeden punkt zaczepienia. Duszę, która je tu sprowadziła. Aby kraina ozdrowiała, Ketherick Thorm musi umrzeć. No to sprawa oczywista, tak? Prosto z mostu. Halsin. Taniel wypoczywa. Teraz z Oliverem przy boku bardzo szybko wraca do zdrowia. Co dokładnie przytrafiło się Oliverowi? Czy Taniel go wchłonął? Nie bardziej niż moja prawa dłoń jest w stanie wchłonąć lewą. Oliver pomaga Tanielowi zdrowieć. Obaj są pogrążeni we śnie, jak drzewa w oczekiwaniu na wiosnę. Kiedy klątwa zostanie zdjęta, powstaną razem jako jedna istota lub dwie, jak będą chcieli. Mam nadzieję, że pozostaną oddzieleni. Obydwu przyda się przyjaciel, kiedy mnie zabraknie. Ale i tak chciałbym tu kiedyś wrócić. Znów zobaczyć Taniela i Oliviera w moich medytacjach, a być może osobiście, jeśli ojciec dębów wyrazi taką wolę. Mam nadzieję, że tak się stanie. Cieszę się, że mogłam pomóc. Wiedziałem, że mogę ci zaufać. Szkoda, że nie było nam dane spotkać się wcześniej. Okej. Czyli to chyba zrobione, tak? Zajdziemy do Arabelli? Czy coś tam się zmieniło? Czy nadal jest smutna? Ale podejrzewam, że pewnie jakiś odpoczynek by trzeba było zrobić, żeby ruszyć sprawę z nią. No ale zobaczę, tylko gdzie ona jest teraz. Weź tu ją znajdź. Ona pewnie jest tam, gdzie Marniej. Bo oni się lubią bardzo. O to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, pamiętacie? Arabella i Marniej się zaprzyjaźnili. Teraz weź ich tu znajdź gdzieś. Mam nadzieję, że oni tu w ogóle gdzieś są. O, tu jest Marniej, jest Arabella, dobrze. Zostaw mnie w spokoju. Nie, no jeszcze za wcześnie. No dobra, no to w takim razie... Aha, no co z tą moją driadą, halo? Bo ona coś nie wyszła ostatnio, zobaczymy teraz. Stoję tu przy niej, wychodzę z obozowiska. I... Jest, driada, są wszyscy. Dobra. Dobra. No to chyba te wieże, nie? Wieże wschodzącego księżyca. Idziemy tutaj. Trzeba to ruszyć w końcu. Chociaż trochę. No dobra. Czyli tak wchodzimy sobie oficjalnie tutaj. Może Astarion przodem. Jakby trzeba było tu zagadać z kimś. No, stanowczo. Fanatyk Malik. Idziemy. Wieże wschodzącego księżyca, ani kroku bliżej. Jego myśli wdzierają się w twoje, poszukując czegoś. Twój pasożyt mruczy w odpowiedzi. A, jedna z błogosławionych, tak jak i ja. Jakie wieści, najwierniejsza? Wieści ta... Piąta opcja w ogóle. Niewiele nowego, a co słychać w środku? Doradca generała Ketherika udał się na wyprawę. Dopóki nie wróci, dowodzi tu Zrel. Zrel znajdziesz w komnacie audiencyjnej, najwierniejsza. Oczekuję wieści, które przynosisz. Skoro pragnie audiencji, to postaramy się do niej doprowadzić. W jej imię. Chwalmy Absolut. No, jakiś expik tutaj, coś, dobrze.
Spoko. Co to tu w ogóle jest? A jeszcze sobie zagadam. Mamy tu mnóstwo zapasów. Co ona powiedziała tam dalej? Mamy tu mnóstwo zapasów, jeśli czegoś ci brakuje, najwierniejszy. Spoko. W imię... Jakieś takie hasła rzucają tylko. A to? Ghoul jakiś tu sobie chodzi, taki do pogadania. Mogę beczkę przeszukać nawet. O, woda. Przeszkody przed nami będą najpewniej... jeszcze trudniejsze. I tym większa będzie satysfakcja z ich pokonania. Powiedziała Leizel. No, tu raczej nie przyjdziemy. Mogę z Ghoulem zagadać? Jesteśmy wybrani. Błogosławieni. Cóż za dar i błogosławieństwo. Trudno nie być pozytywnie zazdrosnym. Błogosławieni zawładną wszystkim. No, skoro tak mówisz... No dobra, rozejrzyjmy się tu jeszcze. Tam są jakieś ghule. Gadamy ze wszystkimi ghulami po drodze. Potrzeba mięsa. Jest tylko absolut. Jej służyć. Wszyscy będą jej służyć. Tacy optymistycznie nastawieni, co? No, jakieś korzenie tu są. Korzenie. Dobra, sprawdzę korzenie. Trocką. Idziemy. No nie, tu chyba... Tu chyba nie bardzo. Dobra. Nie, dobra, idziemy tym wejściem, bo tu widzę, że chyba nie ma co się kręcić. Chyba, że skrzynkę chcę sprawdzić. Pusta. Tutaj katapulta jakaś. Dobra, bierzemy jeszcze raz Astariona, idziemy. Jak mamy zaproszenie i pozwolenie, to wchodzimy. Wchodzimy, zobaczymy, co tam słychać w tych wieżach wschodzącego księżyca. Puk, puk, i z buta. Wieże wschodzącego księżyca, Parter, nie ma wątpliwości. Tutaj właśnie odkryjemy tajemnicę absolutu. Powiedziała zjawa. No dobra. Kolejny najwierniejszy. Akolitka będzie chciała cię zobaczyć. Wejdź przez główne drzwi. Chcę zagadać. Witaj, najwierniejszy. Mniemam, że akolitka będzie miała dla ciebie zadanie. Mamy sporo pracy. No, skoro tak mówisz... O, jakiś handlarz jest w ogóle. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Jakaś drabina. Co my tu mamy? Drewniana skrzynia. Cyk, no. Jakieś wskazówki trzeba rzucać. Na Astariona. Jak ma gadać? Jedną grupę zgromadzili niedawno w głównej sali. Jeszcze nie wrócili. Słyszałam, że ktoś nadgorliwie powstrzymał hordę absolutystów przed rozprawieniem się z bandą druidów w jakimś gaju. Ktokolwiek to był, niech się modli, by nie wpaść w ręce generała. To dopiero będzie krwawa jatka. Chyba o nas. Na twoim miejscu nie wchodziłbym teraz do głównej sali. Zrel i Keterik radzą nad jakimś nieszczęśnikiem. Jakieś drabiny. O, kufer, mogę przeszukać. Astarion dzisiaj przeszukuje. Drabina. Czy
Ja powinienem gdzieś po drabinach wchodzić w ogóle. Nie, rozejrzyjmy się na razie tutaj wszędzie. Jakiś adept tu jest, zagadam sobie do niego. Widziałem ją, najwierniejszy. Te armie jest niemal gotowa i już niemal nadszedł czas. O jakiej armii mówisz? O nas. Jest nas tak wielu i wyruszamy ku wrotom Baldura, jak tylko Absolut wyda rozkaz. Nigdy nie brałem udziału w bitwie, nigdy nie byłem na wojnie, ale jestem taki spokojny, gotowy. No, skoro tak mówisz, a ty też jesteś gotowy? Witaj z powrotem, najwierniejszy. Zrael jest na audiencji u generała. Decydują o losie tych, którzy zawiedli Absolut. Pielgrzym jakiś. Absolut osobiście tu nas wezwała. Nie mogą nas powstrzymać przed spotkaniem ze Zrael. Pielgrzymi, tak? Podkuwałem konie w dolinie. Moi bracia też mieli takie sny, podobnie jak ja, ale oni nie chcieli się do tego przyznać. O czym oni tu gadają? Zaczekaj na swoją kolej. Pierwszy przysięgnę wierności generałowi. Jesteś jednym z jej błogosławionych, prawda? Nie wyobrażam sobie nawet, jak to jest, słyszeć jej głos. Nie wszyscy z nas przeżyli przeprawę przez cienie, by się tu znaleźć. Moja żona i synowie nie byli godni. Ho! Misiakolita. Każda nowa grupa rekrutów jest gorsza od poprzedniej. Nie można im nawet pozwolić sprzątać stajni, a co dopiero dać takim miecze. Sądziłem, że Absolut wita z otwartymi ramionami wszystkich wiernych. Tego to ja nie wiem, ale wiem, że są tu zupełnie nieprzydatni. Jakąś perswazję sobie dla jaj zrobimy? Mają potencjał. Wielcy wojownicy muszą od czegoś zacząć. Pozbądź się ich. Ciekawe, jakbyśmy chcieli może to wszystkich wybijać? Może są jakieś sposoby na pozbywanie się dodatkowego zagrożenia? Ja wiem. Tam bierzemy perswazję. 17. Nie wątpię. Nie mnie kwestionować decyzje przełożonych. Na pewno wiecie, co robicie. Dopilnuję, żeby otrzymali niezbędną pomoc, najwierniejszy. Sporo jej im będzie potrzeba. No tak. Tutaj ktoś jest. Kupiec. Uwaga. Jeśli masz pieniądze, to je pokaż. Z takim podejściem nigdy nic nie opchniesz. Niczego nie opycham. Wkładam oręż w godne ręce. Absolut potrzebuje żołnierzy do swojej krucjaty, ale tutaj widzę tylko słabe uszy. Szukasz wojownika? No to znalazłeś. Udowodnij to. Kto wyśpiewuje twoje imię? Oho, łotrzyk, perswazja. Nikt nie wyśpiewuje mojego imienia. Nie pozostawiam żadnych świadków. Widzę, że masz w sobie nieco ikry. Jeśli chcesz czegoś z mojego zbioru, to policzę ci mniej niż innym. No dobra, co masz na sprzedaż? Inspiracja. O kurde! Wy nie widzicie, bo kamerka zasłania. Tu jest nastawienie tego... Ile tych inspiracji? Tu jest nastawienie tego kupca do mnie na setkę, na maksa. Dobra, ma w ogóle 2000 złota. Będziemy u niego sprzedawać. Mikstura anielskiego wytchnienia. O, regeneracja komórek. Pierwszego i drugiego poziomu. Tam. A i tak wcale, praktycznie, to ja wiem.
Ale jakbym z tego skorzystał, to by im zniknęły te bonusy, nie? Do tych cech. Chyba. Dobra, czy ja się w ogóle czegoś tu muszę pozbywać? Czy na razie nie? Wszystko posprzedawałem, co chciałem chyba sprzedawać, nie? Pytanie, czy chcemy coś kupić? Monety duszy, to mówiliście, że tylko jakbym z Karlach chodził, a poza tym to mogę się nawet tych moich obecnych monet pozbyć. Więc nie będę tego kupował. No to strzały prochu dymnego właściwie. Chyba mogę wziąć. Zaraz, czy ja na pewno się wszystkich strzał pozbywałem, takich, których nie chcę. No, chyba tak. Dobra. O, tu są jakieś. Strzała z guby konstruktów. Może się przyda gdzieś. Strzała wielu celów. Niech będzie. Co to jest? Buława plus jeden. Nope. Ciężka kusza plus jeden. Nope. Gryzak Big Boya. Co to jest? Ten kostur często mylnie uznawany za magiczny artefakt stworzony przez maga Bigbiego w rzeczywistości powstał jako gryzak dla psa Bigbiego Big Boya. Kto jest wielkoludem? Tak pewnie mówił do psa, tak? Zwiększ swoje rozmiary, aby zyskać większą siłę. Ułatwienie do testów cech i rzutów. No ale nie, no ja nie będę z takim czymś chodził przecież. To jest drąg. Półtora ręczny. Nie, no mamy lepsze. A to. Halabarda czujności. Broń wartownicza. Otrzymujesz premię plus jeden do testów inicjatywy oraz ułatwienie do testów cech związanych z percepcją. Test ataku w ramach reakcji jest wykonywany z ułatwieniem. Plus dwa broń. W ogóle Leizel, tę swoją broń dwuręczną, ona ma plus jeden. Trzeba by jej coś znaleźć, takiego plus dwa w końcu. Tylko, że ona ma to fajne, bo... Jak to dokładnie wyglądało? O, teraz właśnie, dobrze widać. To 1K4, bo ona jest gitianki, tak? Ha, i premia do inicjatywy, tylko że ona ma inicjatywy dużo, bo ma wziętą tę czujność. Ma wziętą czujność, więc to tam wielka strata by nie była. No można by jej pewnie coś lepszego plus 2 znaleźć, ale to? 9,21, no wygląda nieźle nawet. Ej, może jej to kupić? Może jej to kupić? Testy związane z percepcją. Dobra, zostawmy to na razie. Może coś lepszego tu jeszcze znajdziemy. Gdzieś w tych wieżach. Krojący miecz krótki. O, taki astarionowy. Tylko, że Astarion to ma te miecze swoje masakrycznie fajne. Nie, no to nie będzie lepsze. Jakieś krwawienie przy ułatwieniu. Nie, no na pewno nie. Lekka kusza plus jeden. Nope. Miecz dwuręczny. Ulejzel, to jest taki zwykły plus jeden. Toporek, nope. Topór bojowy, nope. Ta broń zadaje dodatkowe obrażenia równe wartości twojego modyfikatora z siły. Ej, to dla Leizel, zamiast tej jej kuszy. Może pora jej zmienić broń strzelecką. Ona ma dużo siły, ona pije te mikstury do siły. To w jej przypadku... To jest ciągle porównywane z jakimiś broniami Astariona. O, teraz właśnie, tak, to powinno być widoczne. Z jej kuszą. 5,14, 5,12, ale jeszcze ten bonus do siły. Ona ma siły... 21, tak? To jeszcze plus 5 do obrażeń. Minimalnych i maksymalnych, tak po prostu, nie? Ja i to wezmę. To i na pewno wezmę. Kurde, kusi ta... Trochę ta halabarda. No jednak te obrażenia trochę mniejsze, tak minimalnie, ale ta celność rośnie o 5% w praktyce, nie? Traci trochę tę inicjatywę, ale no tak trochę, no 5% celności. Niby niewiele, ale jednak. Bo wiecie, każdy jeden punkcik na kostce 20-ściennej to tak jakby 5% więcej, nie? Ten łuk bym wziął sobie tu przynajmniej na razie. Co to jest? Hełm pięściołamacza. Otrzymujesz premię do stopnia trudności przeciwko swoim czarom.
jeden do testów inicjatywy przeciwko swoim czarom. Znaczy do swoich czarów, jakby wrogowie mają, tak? Trudniej, o to chyba chodzi. No tylko, że Gale ma to fajne. Pod warunkiem, że rzuci coś ogniowego na starcie, to później ma bardzo dobrze. Nie, chyba nie ma co kombinować z tym. Kolczuga plus 2, no, nope, to mamy lepsze. Jeżeli chodzi o ciężki pancerz, to na bank. Co tu jest? Na pierśnik plus 2 to jest średni. Obrażenia zmniejszone, premia plus 1 do rzutów obronnych opartych tutaj na cechach zręczności. Nie, no też mamy lepsze u Procki. Procki to mamy, to fajne. A to odzienie rozszalałego serca. Kondycja plus 2, o! To jest odzienie. Takie gailowe, tylko że gail to ma... Nie, no on ma to fajne do zręczności. To jest pod jakiegoś berserkera? Podczas szału postać nosząca tę zbroję generuje gniew. Nie, to nie dla nas. To na pewno nie jakieś rękawiczki pojedynkowicza. Gdy w głównej ręce masz jedną broń, a w ręce dodatkowej nie trzymasz niczego, otrzymujesz premię plus 2 do testów ataku wręcz bronią. Też fajne. Ale to by trzeba było... Leizel się specjalizuje w tych dwuręcznych, tam ma te cechy, że jak jedynkę wyrzuci, czy tam jedynkę i dwójkę, czy jak to tam u niej było, to wtedy sobie przerzuca też, nie, coś, ale to tylko przy dwuręcznych broniach. No nie, ale ciekawe rękawiczki też. Pod takiego szermierza jakiegoś, celność mu ładnie rośnie wtedy. Tarcza strażnicza. O, premia plus 3 do testów inicjatywy oraz ułatwienie do testów cech związanych z percepcją. Tarczę to ma Procka u nas, ale ona ma tę, która jej dodaje zdrowie. Jakąś tam komórkę czarów jej też dodaje. No i testy inicjatywy fajne, ale Procka też ma tę czujność plus 5. Więc nie wiem, chyba jej zostawię to zdrowie. A Gale ma z kolei teraz te tarcze, tak? Odporność na ogień. No Gale to teraz na tej miksturce też jest, więc nie będę kupował tej tarczy. Ale dobra, bierzemy to, jestem skłonny za to zapłacić. Kto dostał kasę? Do zapłacenia, do wyrównania oferty, halo. Tutaj, 540, tak? Bo Gale był wybrany. A to... O, zaraz, a jak będzie Astalion wybrany? To też 540. Tak, to wszystko jedno. Ważne, że on gada, tak? To jego charyzma jest brana pod uwagę, te obniżki i tak dalej, i tak będzie dobrze. Wymiana. Cyk. Dobra. Pomyślnych łowów najwierniejszy. A, dziękuję. Dobra. Czyli tak, kupiłem jakieś strzały. Ten łuk mnie interesuje tutaj dla Leizel. Jak to teraz by wyglądało? Ona ma tak, 5-14, ale czy to się wlicza tu od razu? Atak dystansowy. Jaka druga ręka? Znowu Astaliona mi tu pokazują. O, teraz. Coś jest nie tak z tym odświeżaniem w tej gierce. Trzeba na to bardzo uważać. Atak dystansowy. Tak, 1K10 plus 4. To plus 4 to jest dzięki zręczności plus 3 i zaklętej broni plus 1. W efekcie mamy 5-14. 1 plus 4 to jest 5, 10 plus 4 to zgadza się. A jeżeli byśmy ten łuk wzięli, to pokazuje 5-12. Niby spadło o 2. I co? I nie piszą tutaj o tym bonusie z siły? No ale chyba będzie działał, nie? No chyba będzie działał. Czyli nie jest to uwzględniane w opisie, to jest jako cecha taka dodatkowa, broń tytana. Że ta broń zadaje dodatkowe obrażenia równe wartości twojego modyfikatora z siły. Jak ona strzeli z tego łuku, muszę to sprawdzić, muszę mieć pewność. Czy ta piątka będzie dodawana? Bo obrażenia spadły troszeczkę niby, takie bazowe, nie? Z 5-14 spadają do 5-12. Ale w rzeczywistości, jeżeli by miały wzrosnąć o 5, to będzie 10-17, nie? Na razie zostawię te kusze, ale nie no, powinno działać, powinno być dobrze. Jak strzeli w kogoś, to będziemy oceniać. Na razie niech tak będzie.
Spoko, rozejrzymy się tu jeszcze. Na czerwono wszystko, nic nie zabieramy im. Dobra, rzucę jakieś wskazóweczki. Przejdziemy, tam jest jeszcze jakiś inny kupiec, idę zobaczyć. Tam jest jeszcze jakiś inny kupiec, tu w ogóle stoi ktoś. Gadaj z Raach, z nami pogadasz, jeśli nie będziesz się zachowywać. Z nami pogadasz, jeśli nie będziesz się zachowywać. Akcent logiczny akurat tutaj pada. A, nowe oblicze, które pragnie światła absolutu. Jak mogę ci służyć, najwierniejszy? A też jakąś zniżkę dostanę? Jesteś wyznawczynią absolutu? Powiedzmy, że mam błogosławione znajomości. Przybyłam tutaj złożyć wyrazy szacunku nowej władzy. Pokłoniłabym się, ale Zentalimowie wolą patrzeć partnerom handlowym prosto w oczy. Popatrz jej prosto w oczy i wykonaj gest Grypsery. Zniżka? Dla kolegów po fachu? Czemu nie? Możemy sobie na to pozwolić. Interes dobrze się kręci. O, widzicie? Też jakaś zniżka. Ci religijni nie proszą o wiele, tylko żeby przemycić towary do miasta. Ale niech mnie płacą bardzo hojnie. Przemyt? Chętnie dołączę. O, najwierniejszy, nie śmiem kłopotać twojej duszy takimi przyziemnymi sprawami, ale zawsze chętnie pohandluję. No dobra, pokaż, co masz. Jest jakaś zniżka? Nie, tak standardowo. Nastawienie zero. To tylko z tamtym, poprzednim tak wyszło. Oj, no też to tutaj jakoś tak na bogato wygląda. Halo? Dobra, zobaczmy, co tu jest. A nie będziemy wymieniać nic, tak? Co ona tu ma? Mikstura lecznicza, eliksir widzenia niewidzialnego, dzban piwa, niewidzialność miksturki. O, komórka poziomu drugiego. Ja to mogę wytwarzać co jakiś czas sam. Nie, na razie takich rzeczy nie będę kupował. O, chyba. Mamy te do odpoczynku nawet, tego krótkiego, te miksturki do odnawiania pierwszego i drugiego poziomu na przyszłość. Jakąś strzałę z guby żywiołaków mogę wziąć. Błyskawiczny odwrót, chmura sztyletów, dezintegracja. Coś takiego kupowałem chyba, nie? Kupowałem to w efekcie, czy nie kupowałem? Bo tak, mam tutaj to. Czy nie wiem, czy to lutu nie zdezintegruje też, nie? Bo to takie podejrzanie, za duże obrażenia tu są. Jakąś finalną walkę, nie? Takie zwoje można by zbierać już. Może, bo tam w finalnej walce to po co lud komuś z czegoś. Za 780 w ogóle. A se kupię. Fala gromu, tam raz fajnie odrzuciłem nią, ale to nawet chyba procka ma wyuczone, nie? Zapamiętane. Hipnotyczny wzór, kula ognia. Kula ognia fajna, ale dużo tego mam. Ostatnio coś rzadziej korzystam. Może oleję? No to nie. Chyba, że... Ale nie, dobra. Zwój mrożącej sfery... Nie, magiczny pocisk. Sztuczkę można by kupić i na przykład nauczyć Gaila, jakby nie umiał takiej sztuczki, ale on umie. Zwój polimorfii. To mnie zastanawia, czy to jest dobre, czy niedobre w praktyce. Miałem gdzieś tu zwój polimorfii też. Nie wiem. Promień mrozu, o, też sztuczkę. O! Promień słońca, obrażenia od światłości, to czego mi brakuje często. Bierzemy to? Ja bym nawet Gaila nauczył tego, pod warunkiem, że on ma level dostatecznie wysoki. A nawet jakby nie miał, to lepiej to zostawić. To bierzemy, 2300 to w ogóle kosztuje ponad, ale ja to kupię. Jest jakieś źródło światłości, bierzemy to. Aha, trzy on tutaj są, to dlatego to takie drogie. To jest dobre pytanie. Kupię wszystkie. Trochę się wykosztuje. Spoko, będziemy zbierać kasę. Trzeba będzie te żywiołaki też przetestować, bo tam mamy wybrane, ale to na razie nie biorę. Sferalne związanie, jakieś zwój sfery niepodatności, zwój wypędzenia. Może też wziąć jeszcze jeden? Jakiś super drogi nie jest. No wezmę. Zabójcza chmura, to bym wziął. Też drogie. Nawet dwie. Zamiana kamienia w ciało. Śnieżyca. O!
O! A tanie jakieś. To jest ten, to jest kusza ręczna, astalionowa. Plus jeden, on ma plus jeden, a tu jeszcze dochodzi... Tu jeszcze dochodzi magiczny pocisk. Poziomu trzeciego. Magiczny poziom poziomu trzeciego to potrafi 5 pocisków wystrzelić. No, może się czasem przyda, wiecie, do dobicia masowego jakiegoś, jakichś upierdliwców. Ej, weźmiemy mu to. Nie jest drogie. No, fajny kupiec. Dron plus jeden, to nie. Tu jest jakiś długi łuk po prostu, plus jeden, to nie. Glewia, smocza, gardziel. O, znowu broń plus dwa, dwuręczna. Tylko coś trzeba tej Leizel wziąć takiego lepszego, pokażcie mi ją. Jak to jest z porównaniem? 8-17, nie no, słabe. Mordercze smocze zionięcie. Przeciwnicy otrzymują utrudnienie w rzutach obronnych przeciwko twojemu zionięciu drakona. Ja nie mam czegoś takiego. Smocza broń żywiołu. Co to jest? Nasyć broń mocą żywiołu. Zyskuje premię plus 1 do testów ataku i zadaje dodatkowo 1k4 obrażeń wybranego rodzaju. Raz na długi odpoczynek. To nie ma koncentracji. Ej. To mógłbym to odpalić, by była broń plus 3? I 1k4, czyli to, co ma Leizel w mieczu. Ej, no to jest dobre. Spadnie troszeczkę inicjatywa, ale ona i tak ma dużo. Ona ma zręczność plus jeszcze tę czujność. Znaczy nie, no, zręczności to ona w sumie aż tak dużo nie ma, no ale ma tę czujność. Nie, czy ma zręczność, bo już mi się mylą te postacie. Ej, no to wygląda nieźle. Chyba lepiej niż tamto, co poprzednio widziałem. Z tą inicjatywą. 1248. Znaczy ja mam nadzieję, że ta smocza broń żywiołu faktycznie tak zadziała. Że to mi, nikt mi tego nie zabierze, skoro to nie jest koncentracja. To by celność wzrosła o 10%, jakby się plus 3 w efekcie zrobiło. Jeszcze te obrażenia by doszły. Kupuję to. I za samo plus 2 jeszcze, znaczy plus 1, to też obrażenia wzrosną, nie tylko celność. A co tu jest jeszcze? Chwila, bo może jeszcze coś lepszego. Glewia pogromcy potworów, dwuręczna. Dodatkowo 1d4 obrażeń przeciwko potwornościom, odległość skoku, no nie, no to to nie. Kostur złotego smoczątka, ognisty pocisk, sztuczkę ma. Smoczątko, nope. Krótki łuk plus jeden, po prostu. Maczuga plus jeden po prostu, rapier plus jeden po prostu, sejmitar plus jeden, sztylet myśliwego, rozłam. Przy trafieniu cel musi wykonać udany rzut obronny na kondycję lub zostanie rozszarpany. Odnosi obrażenia kłute podczas ruchu. To jakby chodził po kolcach, tylko kolce to tam więcej obrażeń mogą zadawać. Za każdym razem, gdy się poruszasz, czas trwania stanu skraca się o jeden. Nie no, Astarion ma lepsze te swoje mieczyki. A to? Zakrwawiony wielki topór. A to jest tylko plus jeden. Nieustępliwa zemsta. Kiedy liczba punktów wytrzymałości postaci wyposażonej w ten przedmiot spadnie do połowy lub niżej, to się rzadko zdarza. Postać zadaje dodatkowe obrażenia. Nie. O, to dla Gale'a. To łuk dla Gale'a. Nie żeby z niego strzelał, tylko żeby pasywnie miał plus jeden jeszcze do testów inicjatywy. O, to muszę wziąć. To na pewno bierzemy. Kapelusz strzelca wyborowego. Premia plus jeden do testów ataku i testów ataku bronią rzucaną. Nope. Kirys zaostrzonych sideł. Dodaj swój cały modyfikator ze zręczności do klasy pancerza. Aha. No to by trzeba było się zastanowić, bo to jest średni pancerz. Procka ma 16 plus 2, czyli 18. A to by było 14 plus ile? Ile ona ma zręczności? Ale nie, tu wyjdzie... Albo tyle samo, albo jeden mniej, nie pamiętam. A to mogę... A, czekajcie. Aha, dobra, dojdzie plus 4.
Czyli będzie tak samo, 18 i ona ma 16 plus 2, to wyjdzie tak samo, taki sam pancerz wyjdzie. A co tu jest jeszcze? Istoty otrzymują utrudnienie do rzutów obronnych, gdy opierają się twoim atakom lub czarom powodującym unieruchomienie. Nie, to mamy lepsze. To mamy lepszą tę adamantytową zbroję cały czas. Kolczuga plus 2, napierśnik, nope. Skórznia, już takie podobne były. A to co to jest znowu? Wieczyste oddanie. Ładunek mocy przysięgi, to jakieś paladyńskie chyba, co? To nie. Półpłytowa. Tutaj 19 klasa pancerza, dużo. Ciężki pancerz. Ale Leizel ma inne bonusy fajne. No ale to już takie się fajne te zbroje też zaczynają robić. To też klasa pancerza 19. To jest lekki. Inicjatywa, rzut obronny. A to chyba Astarion ma coś takiego właśnie, nie? O, chyba i identyczne, no. Nope. Jakieś pierścionki są. Zjadliwy jad. Wyceluj palcem z pierścieniem w cel, aby spowodować jego podatność na obrażenia od trucizny. Mamy kwas, ogień, zimno. Nie, chyba nie. Mściwy grom. Gdy postać nosząca zada obrażenia od dźwięku istocie dotkniętej pogłosem, istota musi wykonać rzut obronny na kondycję lub zostaje oszołomiona. Musi być pogłos rzucony i jeszcze później dźwiękiem trzeba nawalać. I musi fejla mieć wróg na kondycję obronnego. Nie, za dużo warunków. Miażdżący ciosy. Przyznaje użytkownikowi premię do testów ataku. Okej, okay, ataki bez broni zadają dwa obrażenia obuchowe dodatkowe. Nie. Wiecie co? No chyba kupię to. Wygląda naprawdę dobrze. Biorę to. Biorę to. No spoko. To niech tak będzie. Jestem zaszczycona, najwierniejszy. Zrobiłem sobie tutaj zakupy. Więc tak, zmienimy sobie tę broń. Jest taka sama praktycznie, tylko że dochodzi magiczny pocisk poziomu trzeciego. Obrażenia naprawdę fajne. 5K4 plus 5 i 5 pocisków potrafi wystrzelić. Każdy 2-5 obrażeń od mocy, tak? Czyli to będzie można sprzedać. Ale to mnie interesuje i to bardzo. A kupiłem ten łuk? Zaraz, gdzie ja ten łuk? A tu jeszcze kasa. Gdzie jest ten łuk, który ja miałem kupić? A tu jest, tak? To jest ten. Premia plus 1 do testów inicjatywy. To dla Gale'a. On nie ma żadnej broni. Jak weźmie ten łuk, to nie będzie z niego strzelał, tylko ma mieć plus 1 do inicjatywy i to będzie działać. To jest fajne. Dopóki nie znajdziemy mu jakiegoś innego fajnego łuku, to będzie miał taki z inicjatywą. Dobra. Czyli tak, to będziemy testować, to będziemy sprzedawać. Nawet od razu będę mógł sprzedać. Pewnie ta glewia mnie interesuje. Patrzcie na to. 8, 18, plus 11, 8, 18, plus 12, 8, 17, czyli o 1 maksymalnych mniej, ale. No dobra, rzucę to. A musimy. Musimy rodzaj obrażeń wybrać. Kwas, zimno, ogień, elektryczność. Może ten dźwięk? Jakieś śluzy mają odporność na kwasy pewnie. Na co mieli często odporności jacyś przeciwnicy? Pomijając jakieś cienie, które na wszystko miały odporności, oprócz światłości. Nie wiem, wezmę dźwięk, powiedzmy. Może jakieś konstrukty będą?
Będziemy może z nimi walczyć. I patrzcie, wziąłem to. I to sobie działa. Grę skraszowało. Znikła gra, nie? Dobra, to w takim razie... Gdzie był save zrobiony? Chyba jak wchodziłem do wież. Dobra, muszę to ogarnąć. Tutaj kończymy odcinek. Trzymajcie się, na razie.